czyli drużyna otaśmowana, rozpoczynamy z tego miejsca. Zaś nasi przeciwnicy, czyli drużyna nieotaśmowana, rozpoczynają z tego miejsca. Gotowi? Jadę! Szybko! O kurwa! Nie zabić się! Tak. Znajdowaliśmy się już niedaleko respa przeciwnika, więc zamiast iść dalej, zeszliśmy na dół ścieżki, aby zdjąć tych, co znajdowali się na środkowym wale. Nasz taki jakby główny team, w którym biegaliśmy, składał się z trzech osób. Ze mnie, Fistona i Amzera. Daj serię. I w tym momencie znaleźliśmy się w dość trudnej sytuacji. My z Fistonem siedzieliśmy za drzewem, co było naszą jedyną osłoną w najbliższym otoczeniu. Amzer siedział nieopodal nas w krzakach. Z tego miejsca byliśmy dość osłonięci ze środkowego wału, przez co uniemożliwiało nam to przejście dalej, ale jednocześnie przed nami znajdowali się kolejni przeciwnicy. Kurwa, dlaczego strzela? Trup! Trup! To może nie tak blisko siebie, bo jesteśmy na hita. Chcieliśmy przejść fosą między wałami, po to aby zdjąć tych, co znajdowali się na środkowym wale oraz na tym wale po naszej prawej. Strzelają. Tak? Tak? Przez to, że dalsza część trasy była dość mocno pod ostrzałem, zdecydowaliśmy się przejść do środka fortu, a następnie budynkami i po części zewnętrzną częścią fortu. Zaś przeciwnika od tyłu. Kurwa, deszcz, idioto. Patrz, Adam. Przy końcu tego muru, zaraz po lewej u góry, znajdował się RS przeciwnika. Nie mogliśmy w takim razie od razu tam wejść. Musieliśmy przejść dobre 15, 25, 30 metrów dalej, a następnie wspiąć się po wzboczu, tym co właśnie widzicie po lewej. Następnie chcieliśmy przejść na tyły przeciwnika. Staraliśmy się jak najszybciej dostać na górę, ale ówczesny deszcz oraz błoto nieustannie nam w tym przeszkadzało. Udało nam się wejść. Teraz właśnie wchodziliśmy na ten zaznaczony wał, który widzicie na mapie. Tam znajdowali się kolejni przeciwnicy, z którym musieliśmy się zmierzyć. Zauważyli, że szliśmy ten zaraz tym dwóch. Patrzcie na tyle. Tak jak się właśnie spodziewaliśmy, przeciwnicy, którzy właśnie się zryspili, wchodząc na ten wał, zaszli nas od tyłu, czym nas zaskoczyli. Następnie siedziałem w tych krzakach przez 10-15 minut, myślałem, że przeciwnik sobie poszedł, więc próbowałem do niego podejść lub do tego miejsca, gdzie był wcześniej przeciwnik. No, mój błąd, jednak był tam przeciwnik. Ale tu trzeba kryć z tej strony. Zabija nas z dołu. Co? Tu spadnę. Tak. A gdzie jest? Czekaj, bo próbuję tam przejść. Czekaj jeszcze za chwilę, jak on przejdzie. I tam.
tam. O kurwa! Weź pierdol się śmieciu. Nie schodzę tam, to jest wojna. No to było dość nieciekawe. Pode mną było jakaś przepaść tak 5 metrów na odłufosy. Można powiedzieć, że ustaliliśmy inny plan. Postanowiliśmy po prostu przyraszować na wprost. Część nas szła prawą stroną, część nas szła lewą stroną. Ja starałem się iść w miarę możliwości po środku. W miarę sprawnie, od drzewa do drzewa, przemieszczaliśmy się dalej. Właśnie zorientowałem się, że w moim magazynku zostało około 20 kulek. Także przeszedłem w tryb super oszczędny i starałem się jak najmniej nie strzelać. No i zostaliśmy przygwożdżeni przez atakujących z środkowego wału. Przez to, że obaj mieliśmy prawie puste magazynki, zmuszeni byliśmy się wycofać. O fuck, 3 kulki magazynku. O ja wiem. No, dobra. Dobra. Z głowy czy? Gumowe. Możesz sobie na kogoś zaczarować. What? Ej, zajebiste. U ciebie to nie podchodzi? Co? U ciebie to nie podchodzi? Ty po prostu wziąłeś kulki, tak? Czyli po kulki, tak? Tak. Do tego trzeba zginąć. I ci biegniemy środkiem. Jeszcze nam na oślep. Ty biegniesz. Dobra. Może się na nie... Ja nadzieję na was nóż. Ry. Dawaj! Rażbi! Jolo! Mówi, że nie możemy podejść. Mówi, że podejdziemy, to będzie najkrespiej. Nikogo nie napotkaliśmy, a żeby wziąć kulki, musieliśmy zginąć. Chyba, że się sam zabija nożem. Brak kulek. A! Trup! Nadziałem się na własny bagnet. Trup! Po załadowaniu kulek wróciliśmy do gry. Co ciekawe, nie przypominam sobie, kiedy ostatnim razem ta runda trwała aż tak długo. Ta trwała gdzieś ponad godziną. Jak się wywali, to więcej wyświetleń. A już sowiec zginął na SG. Zobacz zdjęcia. Starałem się jak najszybciej dostać na środek wału, aby zająć najlepsze pozycje. Skończyły mi się kulki, więc Fiston rzucił mi speedloader. Ja patrzę, to dorzuć. Dobra, saniaj mnie.
brak kontaktu. O, wsparcie wreszcie. Ale on jest przed nami jakoś. Trop, 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 a trop, 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 trop. Właśnie przemieszczamy się między wałami. Naszą dokładną lokalizację możecie teraz zobaczyć na minimapce. Jak się wystawić w ekstrakcie? Trop, 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 trop. Zauważyliśmy, że byliśmy obchodzeni od tyłu, więc postanowiliśmy się wycofać za spawnem i wejść na taką jakby górkę nad nim. Chcieliśmy w ten sposób zapobiec przyszłym atakom od tyłu lub z innych stron. Niestety, ale nasi myśleli, że to my ich obchodzimy jako nasi przeciwnicy. Ej! Nasi! Kurwa, to są! No co? Co to? Nasi, kurwa, strzelają! Paski! No ja... Krzyczeliśmy, że paski! Patrzcie! Paska! Paska jest! Brawej. Koniec! Zmiana strony i trybu. Tryb. Drużyna, która pierwsza zaniesie do siebie skrzynkę i ją utrzyma, wygrywa. Adam, mi teraz miga. I tak. Teraz powiedz mi, o co chodzi. A więc, że... wiesz, no? To wiesz, co to będzie? Biegniesz z tym na swojego wespa, nie? W okolicy swojego wespa. Jak zginiesz, nie? Więc mając to, to będziesz tam, gdzie zginąłeś. Znaczy, jak będziesz na zadupiu... Tak, to zostawiasz. Zostawiasz, a ciekawe, skąd ty miałbyś się wziąć za dupy, jak stąd masz tam znaleźć? Czyli musimy raszować. No ale w każdym razie jednemu członkowi z naszej drużyny udało się zanieść skrzynkę, a kawalec jak dla mnie obok naszego respa. Teraz pozostało nam ją utrzymać do końca rozgrywki. Trop, 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 trop. A i zapomniałem wspomnieć, gramy bez jednego wału, właśnie tego wału, w który teraz celuję i spodziewam się, że ktoś stamtąd przyjdzie nas zajść. No i oczywiście, szczyt głupoty. Gdy zdałem sobie sprawę z tego, co robię, wróciłem do reszty. Ale oni się nie strzelali, wynoszą. Raczej nie ASG. Maciek, nie. Nie, nie, nie powinienem. Uważaj, tak. Niedługo po tym, jak przejęliśmy pojemnik, nic ciekawego związanego z pojemnikiem się już nie działo. Za to działo się tyle, że zachodzili nas często od tyłu i nas po prostu zdejmowali. Ale do pojemnika się jakoś konkretnie nie zbliżyli. Łazili wokół nas, ale pojemnika nie zdobyli. Trop, trop, trop! Co ty, idioto, do mnie strzelasz? No ty do mnie strzelasz, frajer. Nieprawda. Wcale tam nikogo nie ma, trup. No i się skończyła rozgrywka. To już dzisiaj na tyle. Jeśli film ci się spodobał, możesz zasubskrybować mój kanał oraz ocenić ten film. Zapraszam cię także do obejrzenia do moich innych filmów. Linki masz tutaj teraz w anotacjach.